cały was z tego jednego odcinku na ręce. Jakim, ale jakim kolejnym odcinku? Trzeba by to wytłumaczyć i te Sims znowu. Witamy was, stary. Na no. Ej, to nie, musimy to powiedzieć inaczej, kurde, temat królik, dobra. Panie i panowie, witamy państwa w kolejnym odcinku Build Battle! Temat to jest królik! O nie, ta muzyka, o nie, moje uszy. Idealnie. U mnie na szczęście nie słychać, u mnie na szczęście nie słychać. No wiem, ale ja nie lubię, ona jest taka dziwna. Kurde, bo królik, co to jest za temat? Nie umiem budować królików. Ja umiem budować króliki, dlatego właśnie wydaje mi się, że to jest bardzo dobry temat. Będzie na ciebie w takim razie, wydaje mi się, że kamera, bo ja królików akurat budować nie umiem. Ale okej, niech ci będzie. Mogę mieć problem z nogami królika, bo nigdy czegoś tak w ten sposób nie budowałem. Wiem, że na dole powinny być takie szczuplutkie, chudziutkie, a u góry właśnie powinny być takie szersze lekko. I one mają takie białe puszki na tych nóżkach chyba, co? Tak mi się dobrze kojarzy? Białe puszki na nóżkach. Białe puszki. W ogóle, jak już tak zaczęliśmy, to pamiętajcie, że możecie nas zasubskrybować, komentować oraz lajkować ten odcinek, jeśli chcecie więcej Build Battle, więc koniecznie to róbcie. Ja bardzo lubię tą serię, nam się to bardzo przyjemnie nagrywa ogólnie. Dokładnie. I widzę, że mamy nawet widzów na arenie? No nie widzisz? Pozdro i Tessim. O kurde, pozdrawiamy Tobik. Pozdrawiamy. 302-200 ten. Oglądaj tak. Odcinki, pojawisz się. Oje, na dobra, jejku, dobra, i Tessim buduj, a nie. Ale dobra, to jest fajne. Ej, kurde, faktycznie, mamy bardzo mało czasu. No właśnie, kurde, 3 minuty na zbudowanie królika to jest dosyć mało czasu, tak szczerze mówiąc, 4 minuty łącznie. Kurde, Bel, a powiem ci, że podoba mi się, że nie gramy w teamach, tylko gramy sobie solo, bo przynajmniej możemy tak fajnie rywalizować ze sobą. Wiesz co, a ja właśnie ostatnio mnie naszła ochota właśnie na teamówki, bo jakoś takie te teamówki jakoś lepiej mi wchodzą. Tak, a mi się bardziej podoba to, tak szczerze mówiąc. Ja, napiszcie koniecznie, wiecie co, to może zrobimy ankietę taką, w sensie napiszcie w komentarzu. Właśnie, czy team, czy solo, czy może chcecie trochę dłuższe te areny, tak jak na promodzie ma są. Ojejku, sorki, kaszle. Tak, więc napiszcie w komentarzu, czy wolicie, żebyśmy grali solo i rywalizowali, czyli Tessim versus Żelazny, czy żebyśmy grali wspólnie na arence. Dokładnie. Kurde, szkło, bo ja już chyba nie zdążę, już wiem, że nie zdążę. Nie zdążysz? Dobra, ja to muszę drugie łapki zrobić, na razie wygląda jak kura, o nie! Czemu jak kura, lol? No, bo tak jakoś zapomniałem, że króliki mają 4 łapy i teraz muszę mu nadrabiać. Będzie... lol! Ojejku, dobra, będzie taki podniesiony ten królik w takim razie, dobra. Mój będzie po prostu jakiś taki karzełkowaty, bo z niski mi po prostu wyszedł, stary. Spoko, mój może będzie jadł marchewkę i zaraz coś takiego ogarnę, to będzie kozackie. Marchew, dzięki. Ej, no nie, i to jest mój pomysł! Zostaw go! Ojej! Ej, faktycznie, tak... Marchew to jest genialny pomysł, dzięki. Sam jesteś genialny pomysł. Przestań, no! Mój pomysł, no. Tylko skąd ja mam pomarańczowy taki ładny, o tutaj, i zielony. No będzie, że oryginalny pomysł Tessim, jesteś mega oryginalny. Zrób głos jody. Głos jody? Nie umiem mówić głos jody. Nie umiem. Boże! Dobra. Co ci odwala i Tessim dzisiaj? Nie wiem, wiesz co, przyśpiewał mi się po prostu Szymek. Tak nagle, wiesz? O nie, okej. Okej, niech ci będzie. Dobra, mam marcheweczkę. Tu zielone jakieś takie liście by się przydały na tej marchewce, bo tak szczerze mówiąc, marchewki tak mają raczej. Dobra, mam tu już królika, który trzyma w łapkach marchewkę, ale ten królik nie ma głowy i to muszę pospieszyć, bo nie zdążę chyba go zrobić jednak. Dobra, kurde, powiem ci, że mój jest kozacki, powiem ci, że pierwszy raz chyba mi się coś podoba, coś co budowałem na tym. Jakie króliki mają oczy? Czarne? Czarne chyba. Ja, mój królik będzie miał niebieskie oczy. Okej, ja mojemu dam jednak czarne, takie królikowe, typowe. Typowe, lol. Nie, właściwie nie wiem, gdzie te oczy położyć, szczerze mówiąc. O nie umiem robić oczu, bo to brzydko wygląda strasznie. I nosek mu się jeszcze przyda, faktycznie nosek różowy. No jo, masz rację, dobra. Czemu ja ci wszystkim mówię? Nie możesz tak, to są moje pomysły. Ale stary, a może to jest zupełnie zbieg okoliczności? Że akurat wpadłeś na to, no. O nie, no dobra, niech ci będzie jeszcze minuta. Kurde, ale powiem ci, że powoli się zaczynam bać, że mogę nie zdążyć. Wiem co. Wiem, że coś źle zrobiłem, dobra. Gdzie jest glina? Ale zapomniałem o uszach, o nie, uszy, stary, uszy, dobra. Ale uszy musisz zrobić, bo to no jest wiem. Już to jest, naprawdę ważne, to jest nie? Typowe, dokładnie, więc muszę uszy koniecznie zrobić. Więc hop, tutaj będą takie sterczące, a co, mogą mu sterczyć uszy? Mogą, co? A czemu mogłyby mu nie sterczeć? A będą mu sterczeć, nie wiem, ale będą mu sterczeć, niech będzie. Albo nie będą mu sterczeć, będą takie oklapłe. O ja, kozacko to będzie ja wyglądać. Takie oklapłe, ale jakbym zrobił takie oklapłe, to by wyglądał jakby był wnerwiony na pewno. Czemu? I ci mówię, no nie wiem, jak to wyglądało. Nie umiem robić uszu! O nie, dobra. Zębów mu nie zrobiłem. Zębów? Mówisz, że zęby potrzebne? Ej, faktycznie zęby są potrzebne królikom, tak dosyć trochę. No tak bardzo dosyć nawet bym powiedział. Ojej, nie zrobiłem tych, o nie zdążę chyba zrobić tych,
Ajajaj! Nie! Uszy! Nie! Nie! O nie, niebieski kolor, niebieski kolor! Nie, 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 jeden będzie okrapnięty ucho. Dobra, dobra, szybko, szybko, szybko. I hop, dobra, nie zdążyłem zrobić tych uszu. Nie, oka mu nie zdążyłem zrobić. Ja nie zdążyłem uszu zrobić. Dobra, ej, to jest pixel art. Daję pupa. No nie, masakra. Dobra. Pup, bo to jest pixel art jednak. No, tak, więc jak na 5 minut budowania. To jest bardzo złe, nawet bym powiedział. Mój! Kurde, uszu nie zdążyłem dokończyć. Wow. Ej, ale nie jest zły, powiedz. Pochwalę mnie. Czemu on jest taki pochylony? No bo on nie widzi, że on sobie żre marchewkę. On sobie je marchewkę. Jakie legendarne. A to? Dobra, ej, to mi się podoba, to jest good. Tam ale takie... za pomysł daje ewidentnie guda. Mógł cały wystawać, szkoda, że cały królik nie wystawał, wiesz? To jest, ej, to jest bardzo ładne. Tylko czemu? To jest jakiś królik terrorysta, stary. O, ma pistolety w ręce, zobacz, ona pistolety i pali papierosa. O nie, nie polecamy, nie polecamy. Okej, okay, epic dla mnie. Tylko oko zaś im. Właśnie widzę, że ma jedno takie niedokończone. Nie, o, właśnie jak... czemu, no nie zdążyłem po prostu go uderzyć. O! Ale kozacka praca. Wiesz co? Okejka! To jest. Nawet to by się nawet mogło otrzeć o epic, gdyby zrobił inaczej uszy i zrobił ładne oczy. To wyglądało jak. To wyglądał jak jeleń. No to wyglądał jak jeleń, bez jaj. Dam okejkę, tam dałem okejkę wcześniej też, bo wyglądał jak owca, tak szczerze mówiąc. No, tutaj też daję okejkę, jeśli chodzi o tego królika. Jest słodki! Nie wiem co ono w buzi, wiesz? Ej, ja daję do guda, bo jest są słodki. Chyba zęby. Chyba słodki. Nie, ja tutaj daję okejkę, bo jest takie małe, straszne. Ajajaj, to jest... No to jest pixel art, no to temu panu podziękuję. To jest nawet jakiś ptak, to jest kura, zobacz, to jest czarna kura. Aha, faktycznie, bo jak tutaj sobie patrzysz, to faktycznie wygląda jak kura. Lol. Okej, okay, tutaj to jest malutkie, jak na 4 minuty budowy, tylko okejka. Daję, jak to, no więcej jest minut chyba. No 5, dobra, 5 może, faktycznie. Tutaj no to daję okejkę. Ja też. Ajajaj, wow, super, bardzo źle, bardzo źle. Co on tu napisał w ogóle? Sub to PewDiePie, o nie! O nie, dobra. Ej, a to co to jest? To wygląda dosyć... O, to jest urocze. No, ale okejka, tak. A jak tam good? To ja mi się bardziej guda. Podoba, ci powiem. Małe urocze, jest całkiem spoczko. Dobra, ta praca mi się bardziej podoba niż i uwaga, tamte. Co jest zapisane? Nine, jakiś giełec ta gra. Super pupi. Dziękujemy panu bardzo. Dziękujemy panu Niemcowi bardzo. Pozdrawiamy. I tutaj ktoś zrobił drzewko, ale królika nie zdążył. Widzę, no, że ktoś chyba pomylił temat po prostu, wiesz? Wiesz co, ja myślę, że on chciał tutaj zrobić królika, ale po prostu nie zdążył. A może to jest królik drzewo, stary? Może... O, właśnie w ten sposób myślałem, żeby ta osoba to zrobiła. Zobacz, widzisz, że ten królik tak wystaje. Powiem ci, że epic. Ale mi się ta praca jakoś nie podoba, wiesz? Jaki na mi się podoba. O, kurde, wygrałeś, to jest ten drugi? Jest, ja mam drugie miejsce, dobra, to co, widzimy się na kolejne ręce. Okej, dobra, jesteśmy na drugiej ręce. Poczta, dyskoteka, stary, stopa, piekarnik, temat ręka. Stopa i ręka w jednej grze. I dyskoteka, stopa wow, wygrała. Wow, to było idealne, nie wiem kto to zrobił. No okej, okay. Dobra. No więc kurde, bele, jest na mnie kamerka, więc muszę się jakoś pochwalić. Stary, to jest tak beznadziejny temat teraz ten. Jak ci będę stopy. Dobra. Ej, wiesz co zrobię? Nie wiem co zrobisz. Zrobię gigantyczną stopę. Gigantyczną stopę? No ja też. Wow. Każdy ma takie pomysły. Ale pomysł masz też nim, kurde, ale myślę, że taką małą zrobisz, a ty taką gigantyczną. Trzeba pamiętać, żeby nie zrobić płaskostopia w ogóle, to jest dosyć chyba ważne na tej rundzie. Ja muszę w ogóle się zastanowić, z czego tutaj paznokcie zrobić, stary. A jej, to jest faktycznie dosyć... Trzeba się zastanowić, fakt. Dobra, kurde bele, stopa, lecimy. Co prawda nie wiem, jak my będziemy 5 minut budować stopę. Stary, ja przez 5 minut dam radę tą stopę zbudować. No ale chodzi o to, że będę zbuduję to szybciej, tak mi się wydaje nawet, niż 5 tak? minut. Tak? Ale no. To chyba ty, bo ja na pewno nie, stary. Okej. Okay. Ja będę tutaj wykańczał tą stopę, żeby ona była perfekcyjna, żeby była chyba najlepsza stopa, jaka istnieje po prostu. Okej, okay, no niech ci będzie w takim razie. Ja już na podstawę mam, wygląda to całkiem póki co jak odcisk i myślę, że... muszę sprawdzić, czy przed kim to jest proporcjonalne? Chyba nie. Chyba tutaj kciuk jest ewidentnie za duży. Ja już teraz ta proporcja, nie? Żeby to właśnie było ten oddać ten idealny kształt stopy. To piękno stopy po prostu, żeby oddać. Dokładnie. Lub przez stópki może napisać. Nie, i to jest... Dobra. Jest więcej dobra. Kształt stóp. Może być. Straszny tak, temat. Moja stópka ogólnie już tutaj jest ładnie wykończona, wygląda idealnie. Strasznie mi się nie podoba ten temat. To jest... Czemu ci się nie podoba ten temat? W ogóle kto go wybrał, nie? To jest beka. Bo ktoś użył super głosu, żeby go wybrać. I to nie byłem ja, muszę przyznać. I to nie był Itesim, ja może, bo ma youtubera, ale no... youtubera, ja te super głosy muszę kupować. To nie jest tak, że mam youtubera, no. Wow, okej, okay, nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Okej, okay, dobra. Tu będzie trochę płasko stopie. Nie wiem budować stóp, to będzie porażka, ale no dobra. Nie wiem budować stóp. A umiesz budować stopy?
Tak? Ile razy w życiu budowałeś stopy i też? No, pochwal się. Nie, już ten temat kiedyś budowałem na live, wiesz? Okej, na odcinku, czy... A tego to już nie wiem, chyba prędzej na live, wiesz? Okej, w ogóle jeśli chcielibyście live również takich gierek w stylu... Tak, dokładnie, to również piszcie. Bo tak, póki co to live tylko z ferajdy, przydało mi się z czegoś innego również zrobić, tak, więc... Tak, bo już o tym właśnie myślimy od jakiegoś czasu żelaznym i teraz właśnie, no... To teraz od was teraz zależy, czy chcecie, nie? Bo jak napiszcie, że chcemy... wiesz co, ej, żelazny, weź... No. Dajmy ankietę, czy ludzie chcą więcej właśnie Build Battle, co? I mówisz, żeby ankietę dać? No dobra, no to jak będę pamiętał, to macie w tym momencie, w prawym górnym rogu ankietę. Powinna się pojawić. O ile będzie pamiętać, dokładnie. Wiecie, że ta stopa nabiera powoli wyglądu, będzie taka trochę wielka, ale powiem ci, że będzie ładna. To jestem dumny z tej stopy też. Ej, popsułem, to mogłem zrobić taką stopę w sandale, stary. Taką polską stopę. Tak, polską. Taką polskością, jadoszowością. Też to mogłem zrobić, o nie! Nie pomyślałem o tym kompletnie, ja też kompletnie. Dobra, no ale już nie mamy, już jesteśmy bez tego. Już, to... już nie ma czasu, wiesz, nawet żeby to zrobić. Dwie minutki. Ja muszę tu jeszcze palce zrobić, o tym zapomnę. Palce? No palce w stopę, paluchy, czy jak ktoś tam... Paluchy, paluchy. No jak, no co paluch, to? To jest kocur, dobra. Co? To nieważne. Ja bym powiedziała, co? Okay. Raz niezorientowany. Jeśli wy wiecie, o co chodzi, musicie napisać paluch. Pewnie jakiegoś rapera, bo wiem, że jest jakiś raper chyba paluch, czy coś tu z tyłu. Tak? Nie wiem. Ja nie mam pojęcia, ale nie słucham rapu, więc no widzisz. Dobra, ja, też, ja też nie słucham rapu, więc... I Tessim w ogóle jest, no i to w ogóle słuchasz rapu, i Tessim to jest rapowiec, więc wiecie. Tylko Eminem. I Tessim słucha tylko i wyłącznie rapu. 50 Cent. Niczego więcej. Dobra, te palce są straszne. Będzie trzy palce, co jak to wygląda w ogóle? To wygląda jakby ktoś zrobił sobie krzywdę tym paznokciem. Ja mu zrobię pleść, jak się nazywa, grzybicę mu zrobię. To... Tak! Zrobię mu grzybicę na paznokciach. Proszę bardzo. Aj, dobra, jest pięknie. Genialnie, fajnie żelazny masz. Świetny pomysł. Dobra, powiem dobra. Fajnie. Wiem, co mogę zrobić. Jest, powiem ci, że naprawdę nie umiem budować palców. Stóp nie, stopa nawet wyszła. Paznokci nie umiem budować, no ale no. No cóż, no jest stopa w takim razie. Chciałbym tutaj zrobić jakieś klapki, no ale nie zdążę, więc zrobię sobie tutaj więcej po prostu nogi. Tu będzie. Wiesz co, ja już skończyłem i mam mały dylemat, co dalej budować, bo zbudowałem tą wielką. Wiem, ona nie jest wypełniona od góry, dobra. Okej. Teraz bardzo ważna rzecz, bone meal, mączka kostna. Ile twoja noga będzie dookoła? Na tym? Twoja noga będzie na trawie, moja na będzie trawie, na, moja tak, jest na stole. Bo ja wolę, wiesz, tak czuć wiatr we włosach, trawę między palcami. Uj, 15 sekund, tak, dobra. Tak, to jest taka naturalna, 100% naturalna stopa. Czaję, dobra, ja mam tutaj, dobra, powiem ci, kurde, ale co będzie to powiedział? Mam nadzieję, że źle nie wyszła. Jest śmieszna, ma grzybice, jest okej. O nie, jestem w jednym miejscu! Nie zdążyłem. Dobra. Nie, wiem, tylko taki pieprzyk ten zapomniałem dodać. Dobra. Ej, good, podoba. Nie, okej, good, okej. Wiesz co, właśnie między good a okej. Okay. Pomysł mi się podoba, daję gooda. To ja dam okejkę, żeby się tak ładnie zrównoważyło. Ale podoba mi się pomysł. To jest odcisk? Nie, za odcisk daję pupa, bo... Odcisk? Znaczy mi się wydaje, że... Ale są króliki, fajne, okejka, bo jednak te króliczki... Nie wiem właśnie, królika. To jest pizza, no aż kurde, ja bym to z jednej strony dałbym coś... Ej, podoba mi się to, podoba mi się pomysł. Tu jest good. Dam guda, mimo, bo... to nie jest jakieś trudne do wykonania, muszę przyznać, że to jest ładne. Ale pomysł jest genialny, ktoś fajnie na to wpadł. Stopy, okej. Okej, wiesz co, te stopy po prostu mogły być trochę większe. Nie do końca wyglądają tak jak stopy, tak trochę dziwnie, ale jest okej. Okay. Dobra, to jest... To jest but, stary. To jest but, nie stopa, okej. Ale w teorii może... Wierzę, że w stopie jest ten but, wierzę, że w bucie jest stopa. W stopie jest but. Wierzę. Wow. Ej, good, podoba mi się bardzo. Wow, tutaj chyba komuś się stało coś z palcami. Ale to jest ładne! No, bo lubisz pomalowane paznokcie, rozumiem. Nie, moje są zielone, moje też są pomalowane. To jest dobre. Ja mam nawet guda, będę trochę bardziej miły. To jest dobra praca, mi się wydaje. Oj, ale mam lagę, ścinę się o mnie! Okej, moja praca! Teraz proszę bardzo, uwaga, grzybica. Wow, czemu masz stare zielone paznokcie? Bo jest grzybica, nie widzisz? Grzybica ma. Dobra, ale epic, a jest zła? Jest zła, jest fajna, powiedz, że jest fajna. Wow, no. Co to jest? O nie! Komuś odcięli nogę! Stopę! Aha, o no nie! No nie, masakra! Dam okejkę, bo to jest przerażające! No fit! Właśnie nie ma tej stopy! Wow. To jest między źle, a bardzo źle. Bardzo źle, bo w ogóle nie w temacie. Aha, to jest ścieżka zdrowia, stary, nie widzisz? Tu się stopami chodzi! O nie, dobra! Co? A to nie wiem, co to jest, dziewczyna z piłką plażową. Okejka, bo nie w temacie, niby są stopy, ale... Są nawet dwie stopy, stary bym powiedział. Tu powiem ci, że good, podoba mi się nawet. Jezus, aha, że chodzi po wodzie.
Tak? No, to trzeba było zrobić. Jak chodzi po wodzie, nie po wody? Dobra, no, nieważne. Wiem, ale że co trzeba było zrobić takiego Jezusa właśnie, który chodzi po wodzie? To jest stopa jakiegoś wilkułaka. Dla mnie też good, a może to jest jakieś czarne koleżka? O, dobra, przepraszam, myślałem, że... Jezu, przepraszam. Wow, a to jest chyba obłusiona ta noga. Ej, okejka za obłusienie daje. O nie, Jami, o nie, nie, nie. Oj, mam jakieś lagi. Mam lagi. I teraz im, dobra. Ej, fajne paznokcie, ej. Kozackie paznokcie, dajcie epika. Kozackie paznokcie. No, to jest, no, ale legendarkę ci już dam. Halo, to miała być stopa. Dam ci legendarkę wręcz. O kurde, kto wygrał? Co? Jestem wyżej, jestem trzeci, kurde wele, myślałem, że wygrasz. Ja mam piąte miejsce. Okej, no dobra, w takim razie to wygrało. To co, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dzisiaj, tak jak wiecie, krótszy odcinek, bo to build battle. Chodź jeszcze na lobby, kurde, się ładnie pożegnamy. Chodźcie, pożegnamy na lobby. Oh, no, chodź, pożegnamy na lobby się ładnie, żeby wszystko było, wiesz, na swoim miejscu. Lobby. Dobra, to co, drodzy państwo, dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ci wam się podobało. Pamiętajcie łapka w górę, komentarz oraz subskrypcjach. Oraz ankiecie, która prawdopodobnie jest w prawym górnym rogu ekranu, żebyście zagłosowali, czy chcecie więcej Build Battle. A my widzimy się już jutro o godzinie 9 albo dzisiaj. Dokładnie na live. W materiałach i trzymajcie się gorąco. Pa, pa!